Witamy Państwa w kolejnym podcaście Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej. Tematyką dzisiejszego nagrania będzie sektor transportowy i komunikacja w Polsce. Treść podcastu została oparta o niedawno opublikowany raport o stanie państwa zrealizowany przez nasze stowarzyszenie. Ja nazywam się Adrian Bochenek, a treść analizy prezentował będzie ze mną Kamil Giera. Sektor transportu drogowego w Polsce, zwłaszcza w zakresie przewozu towarów, odgrywa znaczącą rolę w polskiej gospodarce. W 2022 roku cały sektor transportu, spedycji i logistyki był wart około 375 miliardów złotych, co stanowi 7% PKB Polski i 6,5% zatrudnienia. Polskie firmy transportowe mają duży udział w europejskiej pracy przewozowej. Wykonują 20% przewozów na kontynencie. W 2023 roku wykonano 267 km nowych dróg, czego 148 km to drogi ekspresowe, a 49 km to autostrady. Ogólnie w Polsce funkcjonuje obecnie 5115 dróg szybkiego ruchu, w tym 1849 autostrad i 3266 km dróg ekspresowych. Obecny stan polskiego transportu kolejowego i infrastruktury kolejowej charakteryzuje się znaczącymi postępami. Kluczową rolę odgrywa tu Krajowy Program Kolejowy. Obejmuje on inwestycje na liniach kolejowych finansowane przez ministra właściwego do spraw transportu. Program został zaktualizowany w 2023 roku i przewiduje działania do 2030 roku z perspektywą do 2032 roku. Obejmuje on inwestycje w infrastrukturę kolejową, kładąc nacisk na łączenie regionów i miast, poprawę komfortu pasażerów oraz dostępność dla wszystkich, w tym osób o ograniczonej mobilności. Rozwijające się i nowo powstające koleje aglomeracyjne w polskich miastach stanowią coraz lepszą alternatywę dla podróży samochodem. Mimo tych ulepszeń, polskie kolejnictwo wciąż pozostaje w tyle za koleją zachodnią pod względem szybkości i infrastruktury. Brak linii kolejowych dużych prędkości, na których pociągi mogą przemieszczać się z prędkością do 300 km na godzinę, pozostaje znaczącą luką. Takie linie są tylko w fazie planowania i mają zostać zrealizowane w ramach projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Położenie geograficzne i ukształtowanie terenu Polski stwarza doskonałe warunki do rozwoju kolei, zwłaszcza transportu towarowego pomiędzy Chinami a Europą. Polska jest kluczowym ogniwem na najszybszej trasie kolejowej między tymi regionami. Wykorzystanie tego potencjału wymaga strategicznych inwestycji i zmian w polityce, aby zmaksymalizować korzyści płynące z wyjątkowego położenia Polski. Transport lotniczy w Polsce jest najszybciej rozwijającą się gałęzią transportu, co jest konsekwencją wzrostu gospodarczego i związanego z nim wzrostu mobilności społeczeństwa. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej nastąpił dynamiczny wzrost ruchu lotniczego, co wymusiło szybki rozwój portów lotniczych. W Polsce funkcjonuje obecnie 15 portów lotniczych. Kluczową inwestycją dla Polski jest Centralny Port Komunikacyjny, który w pierwszym etapie swojego rozwoju będzie w stanie obsłużyć 45 milionów pasażerów rocznie, co pozwoli na powrót do dwucyfrowych wzrostów ruchu lotniczego w Polsce. Dodatkowo będzie on ważnym ogniwem transportu cargo, który obecnie w Polsce jest ograniczony i w znacznej mierze obciąża lotnisko Chopina w Warszawie. Transport morski w Polsce, w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej mających dostęp do morza, jest wykorzystywany w bardzo ograniczonym stopniu. Polska wykorzystuje drogę morską do transportu towarów zaledwie na poziomie 9,5% transportu towarów. Rozwój infrastruktury transportowej w portalach morskich w Polsce napotyka na różne przeszkody. Brakuje inwestycji w odpowiednią infrastrukturę, co odbija się negatywnie na branży. Ograniczone możliwości portowe i zwiększone natężenie ruchu morskiego prowadzą do wydłużenia czasu załadunku i rozładunku, a także do zwiększenia kosztów transportu. Wśród sukcesów i mocnych stron polskiego transportu należy wskazać integrację z europejską siecią transportową. Rozbudowa i modernizacja polskich dróg przyczyniła się do lepszej integracji z europejską siecią transportową, co ma istotne znaczenie dla handlu i turystyki. Dzięki inwestycjom w infrastrukturę oraz kampaniom społecznym Polska odnotowała spadek liczby wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych. W ciągu ostatnich lat Polska znacznie rozwinęła swoją sieć autostrad i dróg ekspresowych. Pozwoliło to na poprawę połączeń pomiędzy głównymi miastami oraz zwiększenie przepustowości ruchu.
Jednym z największych osiągnięć w polskiej infrastrukturze drogowej jest rozwój Via Carpatia, międzynarodowej trasy drogowej mającej połączyć państwa Europy Północnej z południowo-wschodnią. Przywracanie połączeń kolejowych w ramach rządowego programu Kolej Plus. Przywrócono ruch kolejowy na nieczynnych od lat trasach i kolejowe połączenia pasażerskie do miast, które utraciły je wiele lat temu. Rozbudowa kolei aglomeracyjnych. Koleje aglomeracyjne w polskich miastach stają się coraz lepszą alternatywą dla dojazdu do pracy czy na studia, zastępując transport własnym samochodem. W 2023 roku średnia prędkość pociągów towarowych w Polsce wzrosła do 40 km na godzinę, co stanowi niemal podwojenie prędkości w porównaniu z rokiem 2014, kiedy to wynosiła ona tylko 27 km na godzinę. Wkrótce po zakończeniu epidemii COVID-19 ruch lotniczy odnotował znaczący wzrost. W 2022 roku polskie lotniska obsłużyły prawie 41 milionów pasażerów, a prognozy wskazują na ciągły wzrost liczby pasażerów. Inwestycje w infrastrukturę lotniskową, takie jak budowa lotniska Warszawa-Radom oraz strategicznego centralnego portu komunikacyjnego. Inwestycje w infrastrukturę portową, budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, poprawa warunków żeglugi w porcie gdańskim czy modernizacja toru wodnego Szczecin-Świnoujście. Problemy i wyzwania polskiego transportu. Polska sieć autostrad i dróg ekspresowych jest wciąż w fazie rozwoju. To oznacza, że niektóre regiony kraju są słabiej skomunikowane, co wpływa na czas i koszt podróży. Duże miasta w Polsce, takie jak Warszawa, Kraków czy Wrocław, borykają się z zatorami na drogach, co znacząco wpływa na efektywność transportu miejskiego. W wielu miastach brakuje miejsc parkingowych, co powoduje dodatkowe trudności dla kierowców. Wiele mniejszych miejscowości i obszarów wiejskich w Polsce nie jest odpowiednio skomunikowanych z większymi miastami i ośrodkami miejskimi, co ogranicza dostępność i mobilność mieszkańców. Wiele miast w Polsce nadal potrzebuje inwestycji w lepszy i bardziej efektywny transport publiczny, co mogłoby się przyczynić do zmniejszenia zależności od transportu indywidualnego. Mimo wzrostu nakładów na kolei, nadal na znacznej długości linii pociągi muszą poruszać się z ograniczoną prędkością. Dodatkowo większość inwestycji skupia się na modernizacji istniejących linii, a nie na budowie nowych. Polskie koleje borykają się z problemami takimi jak częste zmiany rozkładów oraz liczne opóźnienia obniżające zaufanie do tego środka transportu. Kolej jest preferowanym środkiem transportu przez Unię Europejską ze względu na niższą emisję. Jednak w Polsce nadal priorytetem pozostaje rozbudowa dróg. W Polsce funkcjonuje 15 portów lotniczych, z czego jeden ma charakter węzłowy, a pozostałe 14 to lotniska regionalne. Wiele z tych lotnisk regionalnych jest nierentownych. Lotnisko Chopina w Warszawie nie pełni istotnej roli na arenie europejskiej i cierpi na zbyt niską przepustowość, co uniemożliwia mu pełnienie roli znaczącego hubu. Nowe lotniska w Polsce mają trudność z przyciągnięciem przewoźników, a jeśli im się to udaje, są to głównie linie niskobudżetowe, które generują niskie przychody i często wymagają dopłat od samorządów. Polska nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału w zakresie transportu morskiego. W 2021 roku tylko 9,5% transportu towarów odbywało się drogą morską, co jest najniższym wskaźnikiem wśród krajów Unii posiadających dostęp do morza. Jednym z głównych problemów transportu morskiego jest brak wystarczających inwestycji w rozwój infrastruktury transportowej. Zarówno infrastruktura transportowa prowadząca do portów, jak i sama infrastruktura portowa wymagają rozbudowy i modernizacji. Niewykorzystany potencjał transportowy żeglugi rzecznej. Istnieje możliwość przewożenia towarów masowych jak kruszywa czy paliwa drogą wodną zamiast drogową czy kolejową, co mogłoby odciążyć zatłoczone drogi lądowe. Rekomendacje dla polskiego transportu. Polska potrzebuje kontynuacji rozbudowy sieci autostrad i dróg ekspresowych, szczególnie w regionach mniej rozwiniętych, aby zapewnić lepszą łączność i wspierać rozwój gospodarczy. Inwestycje w modernizację dróg lokalnych i powiatowych, które często pozostają w gorszym stanie, mogą znacząco poprawić bezpieczeństwo i komfort podróży. Podnoszenie świadomości na temat bezpieczeństwa drogowego poprzez edukację i kampanie społeczne, szczególnie wśród młodych kierowców. Inwestowanie w takie elementy jak lepsze oznakowanie drogowe, oświetlenie, bezpieczne przejścia dla pieszych i rowerzystów, użycie nowoczesnych technologii do zarządzania ruchem drogowym, monitorowania stanu dróg i poprawy bezpieczeństwa.
wspieranie rozbudowy sieci tramwajowych i autobusowych, szczególnie w obszarach o wysokiej gęstości zaludnienia, aby zapewnić szybki i efektywny transport. Zapewnienie regularnych połączeń komunikacyjnych w regionach, które obecnie podlegają zjawisku wykluczenia komunikacyjnego, aby umożliwić mieszkańcom dostęp do pracy, edukacji i usług. Wzmocnienie i modernizacja infrastruktury kolejowej, w tym rozbudowa sieci, modernizacja torowisk i stacji, a także wdrożenie zaawansowanych systemów zarządzania ruchem kolejowym są kluczowe dla poprawy efektywności i bezpieczeństwa. Polskie koleje powinny kontynuować inwestycje w nowoczesny tabor, który zapewnia wyższy komfort oraz efektywność energetyczną. Centralny port komunikacyjny powinien stać się kluczowym elementem rozwoju infrastruktury lotniczej w Polsce, zapewniającym odpowiednią przepustowość i stanowiącym lotniczą bramę do Unii Europejskiej. Rozwój sieci połączeń intermodalnych. Integracja transportu lotniczego z innymi formami transportu, takimi jak kolejowy i drogowy, może zwiększyć dostępność i atrakcyjność lotnisk regionalnych oraz poprawić ogólną efektywność logistyczną. Rozwój polskiej żeglugi rzecznej. Istotne jest inwestowanie w modernizację infrastruktury rzecznej, w tym śluz na brzeży, a także terminali ładunkowych.